上手、これが？そうそうそうそうそうそう。そうです。ちょっと。これ難しいね。じゃちょっとやってみる。こうしてとあとこうしてと反対だな。くるくるって。こうして。Dzień dobry wszystkim. W kolejnym dniu naszej wycieczki jesteśmy w trakcie przygotowań do wyjazdu do Osaki. Take i Tomo, jak widzicie, nie ma u mnie w pokoju. Poszli kąpać się w onsenie. Tomo nam wczoraj padł podczas spaceru po Kyoto i podczas jedzenia kolacji, bo musieliśmy go potem dociągnąć tutaj. Więc ja teraz pójdę sobie wypić kawę z rodzicami i zejdziemy zjeść śniadanie. ガチャガチャして。ああ、ルージュ。イエーイ。あ、ナイスナイスナイス。Nie. A, nice. Smaczniego? Smaczniego! Smaczniego? Smaczniego. Dziękuję. Smaczniego. Dotarliśmy pod zamek w Osace, ale niestety się rozpadało i okropnie leje. A jeszcze są przed nami dwie kolejne stacje do zwiedzenia w Osace. Więc mam nadzieję, że pogoda się trochę uspokoi, bo czeka nas do Tombori. A tam nie ma dachu. Thank you.
Cześć. Kto powiedział, że przestanie padać deszcz? No my, Google. You cheat me again. Google. Mam takie mokre buty, a nie mam butów na zmianę. Ja nie wiem, jak my jutro będziemy chodzić do ten Kyoto. Ale po prostu jest jakaś masakra. Now we are going to the Dotonbori. Coś zjeść, bo wszyscy są głodni. And hungry babies. Yes, and more hungry. On lunch we just ate four, tak jak eat. So, the good diet balance for after yesterday. Yeah, walking a lot. Oh, I think we are hitting the street. Just a moment. Zjadła. I to całego, nie? Mm-hmm. Jeszcze szminka i nie zeszło. Podejrzane. Martak, finally you said hamburger. Yes. When I say hamburger, everyone accepts. No problem. You? When I say hamburger, she says always no. But you are always saying hamburger, every day. Doesn't matter when. When I say hamburger, she says always no. When she says hamburger, I say yes. Because that's your last chance. Wow. Argue double. Tata. Smaczne go. Mama. Jakby to zmieścić. Argue double. Prawdziesz. And Tomo still in fries. Standard cheeseburger with shogun on the top. Bouncing. Cute. Very healthy. Tomato, cheese, burger, onion, lettuce. Smacznego, everyone. Smacznego. Jestem właśnie w trakcie ogarniania pokoju. Tomo i Take poszli znowu na onsen. Dzisiaj będziemy wracać do domu. I chciałam też trochę dokończyć o tej Osace. W porównaniu na przykład z Tokio, to Osaka wygląda na dużo takie starsze miejsce, gdzie czas się po prostu zatrzymał jakby tuż po wojnie, po tej drugiej. I właśnie wszystko jest takie jakby retro, trochę stare. Ta moda też jest taka inna. Wszędzie jest panterka, trochę takiego jakby kiczu, ale z jakimś takim... Na to wszystko patrzy się z takim sentymentem, że to gdzieś kiedyś się po prostu widziało. Czy nawet wiecie, jak w telewizji kiedyś pokazywali właśnie jakieś programy dokumentalne o Japonii, to jakby po prostu to wszystko jest właśnie w tej Osace. Tokio jest zbyt nowoczesne, bym powiedziała. Kyoto skupia się trochę na innych walorach, bardziej takich tradycyjnych. I jak w Kyoto było mnóstwo ludzi, to w Osace było trochę lepiej, ale do Tombori już na przykład tętniło bardzo życiem, było bardzo dużo turystów wieczorem. Mam czasem wrażenie, że ci ludzie nie chodzą do pracy, ja nie wiem, skąd oni się biorą. I następnym razem po prostu chciałabym przyjechać do samej Osaki i po prostu zwiedzić dokładniej
ten rejon Japonii. Zwłaszcza, że pierwszym razem, kiedy ja tutaj byłam, to było chyba 6 lat temu, 7 lat temu, jak przyjechaliśmy pierwszy raz w Take. I to był okres noworoczny, więc poszliśmy do świątyni. Tam było, pamiętam, że było takie małe matsuri, że też byliśmy w Universal Studio, ale to już było tak dawno temu i w sumie byliśmy też na tym Dotonbori i ja myślałam, a dobra, to Osaka to jest tylko tyle. A Take nas wziął w taki rejon jakby slumsowy. Naprawdę takie dziadki po prostu stare chodzą, jest brudno na ulicy. Ale po prostu w jakiś sposób to wszystko daje swój urok, zwłaszcza z tymi takimi starymi banerami, tymi starymi plakatami, które wiszą w oknach. Naprawdę to wygląda, jakby czas tutaj po prostu stanął. I teraz musimy się po prostu zabrać do domu. Potem będziemy mieć jeszcze jedną wycieczkę, ale to już do Tokio pod koniec wyjazdu moich rodziców. Mam nadzieję tylko, że dojedziemy w jednym kawałku do domu, bo ja i tak jutro idziemy do pracy, to moje dzieci do przedszkola, a też ma zajęcia swoje dodatkowe, które były przesunięte z poniedziałku. Nie wiem, jakie plany mają moi rodzice, będą, nie wiem, albo siedzieć w domu, albo sobie może gdzieś pójdą na spacer, ale po prostu musimy trochę wrócić do tego takiego stałego trybu życia. Dopiero pod koniec ich wyjazdu pojedziemy do Tokio, no, też na 3 dni. I tam właśnie sobie zobaczę tą taką bardziej nowoczesną wersję Japonii, które jeszcze jakby nie mieli do końca szansy jakby doświadczyć. No, ale wszystkiego po trochu. Moi rodzice już mówią, że następnym razem to nie chcieliby przyjechać do takiego miejsca, gdzie jest onsen, żeby wykąpać się z małpami, żeby małpy przyszły się z nimi chlapać. No, ale oczywiście tych małp też nie można zmusić, bo one same muszą przyjść. Więc albo będą mieli szczęście, albo nie. Tak jak my byliśmy w Nagano chyba 2 lata temu, to myślałam, że zobaczymy małpki jeszcze w onsenie, a okazało się, że to był okres, kiedy po prostu bobaski się rodziły i po prostu te małpie mamy chodziły z tymi dziećmi swoimi. Wydaje mi się, że rodzicom się bardzo podoba ten wyjazd. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Wczoraj mój tata trochę się zmartwił, bo myślał, że skasowały mu się zdjęcia spod zamku w Osace, bo wtedy padał ten deszcz okropny i tam w telefonie coś się naklikało, ale nie mogliśmy znaleźć tych zdjęć w koszu, w usuniętych, bo tam w tym Google one zawsze jakby mają taki backup, więc one powinny pójść tam, ale ich tam nie było. I potem się okazało, że one się przesunęły do jakiegoś dziwnego foldera, i na szczęście nic się nie usunęło, ale na początku już było wiadomo, że robi się przykro, bo jakieś fajne zdjęcia wyszły i nagle się okazuje, że jest dziura po prostu w kamerze. Nie ma po prostu jakby tej części, która była wykonana przed chwilą. Na szczęście kryzys zażegnany, więc całe szczęście. Wy trochę będziecie inaczej widzieć ten film, bo chciałabym najpierw wstawić film po prostu sam z Kyoto, dopiero później z Osaki, bo dzisiaj jest właśnie ten ostatni dzień, kiedy idziemy do Nishiki Market, więc on trochę będzie to pozmieniane, bo chciałabym rozdzielić jakby te 2 miejsca, żeby po prostu mi się nie pomieszało. Ale też nie wiem właśnie, jak to wyjdzie w sprawach technicznych, jak już zacznę zgrywać po prostu ten film. No ale to zobaczymy po prostu, jak wyjdzie w praniu. Więc ja Wam życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa!